To, co robi Jarosław Kaczyński, to jest niestety gra na chaos. Najgorsze, zacznijmy od tego, jak ma się czuć obywatel. No jeżeli jedna strona nie honoruje jednego sądu, druga innego sądu. Donald Tusk przybrał taką postawę człowieka, który odpowiada za wszystko. Państwa, Mikołaj Dowiejko, redakcja Goniec.pl. Kolejna transmisja Gońca. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, gdyż większość z Was tego nie robi. To nic nie kosztuje, nam bardzo pomaga się rozwijać, tworzyć to coraz lepsze treści. A z nami w studiu redaktor Radosław Gruce. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Bardziej, że no, mamy przedstawiciela Konfederacji, przyszłego kandydata, przynajmniej tak bardzo by chciała Nowa Nadzieja, czyli ta składowa Konfederacji. No i oni nie zauważają w ogóle wojny na Ukrainie, nie zauważają Władimira Putina, rosyjskiej agentury, natomiast no, przerażeni patrzą w stronę Zachodu, czyli w stronę naszego sojusznika, w stronę państwa, które razem z nami jest w unijnej rodzinie. I robią niestety ludziom, w moim przekonaniu, wodę z mózgu. No ale jeszcze mieliśmy taką bardzo ciekawą konferencję prasową, która dotyczyła pani posłanki Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, pana Bochenka i pana Czarnka. No i pani posłanka powiedziała, pytanie zasadnicze, ile wspólnego ma ta sytuacja z faktem, o którym mówią w tej chwili niemieccy ekolodzy, a mianowicie z faktem takim, że Brandenburgia została uratowana przed powodzią do tego, że ta powódź i eskalacja tej powodzi nastąpiła w Polsce. No i zadaje takie pytanie, no można powiedzieć z tezą, czy po raz kolejny Donald Tusk przedkładał interes Niemiec nad interes Polski, ukrywając przed Polakami wiadomości o powodzi. Więc to jest chyba oficjalna linia partii, skoro no i najbardziej prominentne postaci, no bo Przemysław Czarnek to jest chyba jedna z najbardziej prominentnych postaci PiSu, wychodzi na konferencję, no w tym przypadku jako tło do tej wypowiedzi, no ale jednak firmuje to swoją twarzą. Firmuje i to jest narracja, która na pewno akurat ministrowi Czarnkowi bardzo pasuje, natomiast pani posłanka Agnieszka, o dziwnym nazwisku, którego wcale nie chcę pamiętać, jest, a będę musiał, bo będzie najbardziej hejtującą posłanką tej kadencji, jestem skłonny się założyć, ponieważ ta pani nie ma absolutnie żadnych granic, no, miała już na koncie ohydne i obrzydliwe wypowiedzi o pani posłance Magdalenie Filix, gdzie wskazywała, znaczy nawet nie chcę powtarzać tego, to myślę, że wszyscy Państwo pamiętają, co się stało z synem pani posłanki świętej pamięci Mikołajem, więc to naprawdę to jest odwracanie uwagi od rzeczy, które dzieją się tutaj i teraz i dotyczą wszystkich obywateli, a to, co jest w moim przekonaniu jednak jakimś wezwaniem do chaosu, to wypowiedzi przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego komentujące dzisiejsze decyzje w Sądzie Najwyższym. Celowo nie mówię Sądu Najwyższego. Jeszcze do tego tematu przejdziemy, ale tak zamykając klamrą, bo rzeczywiście ta dyskusja w Sejmie to była raczej kłótnia, nie dyskusja. Też mieliśmy w tle i pomyłkę pani minister Henik-Kloski w głosowaniu i w ogóle kwestia Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest w ostatnich dniach, a nawet tygodniach dość problematyczna, tak to nazwijmy. Znaczy ona jest od początku rządu niestety problematyczna i to tylko czkawka wraca, bo przypomnijmy, że zaczęła nie najlepiej swoje urzędowanie od kontrowersji wokół wiatraków pani ministra. I no, ja powiem szczerze, słyszę dużo niepochlebnych opinii z jednej strony, znaczy ze strony nawet koalicjantów, bo oczywiście nie należy spodziewać się, że ktokolwiek z opozycji będzie chwalił panią ministrę. Niemniej jednak, no, w Polsce 2050 to jest jedna z bardziej takich aktywnych i inicjujących w ogóle coś od siebie polityczek i ci, którzy jeszcze starają się wierzyć wbrew logice, wbrew doświadczeniu życiowemu, wbrew wszystkiemu tak naprawdę w to, że Polska 2050 ma jeszcze jakąś przyszłość, no to liczą na to, że właśnie tego typu poszukiwanie własnych tematów i narracji pozwoli im się utrzymać na powierzchni. No to, skoro są takie problemy z takimi ministerstwami, no to teraz pozostaje zadać ostatnie pytanie w kwestii powodzi, czyli te doniesienia prasowe, że Donald Tusk miał zadeklarować, że polecą głowy.
No i właśnie pytanie, które to głowy, które to mogą być, czy rzeczywiście to się wydarzy, bo na razie to tylko przybyło do rządu Marcin Kierwiński. Zresztą wypowiedź Donalda Tuska i te przemówienie Andrzeja Dudy w jakimś zaskakująco nawet pozytywny, bo nawet Donald Tusk pochwalił wypowiedź prezydenta tam na miejscu, więc to akurat taki ciekawy aspekt tej sprawy. No ale wracając do tego tematu tych głów słynnych, no to co, wydarzy się coś w tej sprawie? Na pewno się wydarzy, bo nie wszystko zagrało, a też Donald Tusk przybrał taką postawę człowieka, który odpowiada za wszystko, ale wiadomo, że nie jest jednocześnie szefem straży pożarnej i rozmaitych służb, nie jest też ministrem obrony narodowej, to jest kwestia koordynacji. Ale niektórzy po tych sztabach kryzysowych mogli mieć takie złudne wrażenie. Ale to nie jest wrażenie prawdziwe, bo ja uważam, w przeciwieństwie do Jacka Żakowskiego, którego bardzo szanuję i uważam, że nie należy cenzurować jego wypowiedzi, nawet jeżeli się nie podobają, ale to nie jest żadna taka, bym powiedział, inscenizacja podobna do naszych braci wschodnich, to tylko możemy powiedzieć o, powiedzmy, pewnym kadrze. Natomiast cała dyskusja, która tam się odbywa, jest, miała zupełnie inny cel i no, najlepiej pokazują sondaże, że jednak Donald Tusk wraca nie na tarczy z powodziowych terenów, tylko z tarczą i to trzymają dziarsko i nie spodziewajmy się żadnych niespodzianek. Na 100% będzie to poprzedzone pewną analizą, chyba że rzeczywiście ktoś ewidentnie nagle, bo do tej pory to się jeszcze nie stało, absolutnie się skompromituje i wtedy trzeba będzie przykładnie go ukarać. Natomiast jeżeli na przykład mamy taką sytuację jak dzisiaj z ministrem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, który no, jest przedstawiony jako no, człowiek niegodny najwyższych urzędów, a jednak jest trzymany w imię koalicyjnych kwestii i ustaleń w rządzie, no to to jest istotne. Przypomnę, że tam dzisiaj Onet ujawnił wyrok nieprawomocny, z którego wynika, że pan minister Władysław Teofil Bartoszewski będzie musiał zapłacić kilkanaście milionów złotych. Tak naprawdę z odsetkami to jest aż 30 milionów złotych i to instytucji, która no, jest, reprezentuje bardzo zacne cele, bo to jest Fundacja Zamku Królewskiego. No, jeżeli mamy tak ewidentne historie, tak, gdzie rzeczywiście, no już nie mówię o jakichś zdolnościach honorowych, dla mnie to jest sprawa, bardzo Państwu to też polecam, tę historię, no to naprawdę trzeba będzie się zasłużyć, natomiast w imię jakiegoś przeglądu kadr i też rozbudzenia trochę no, poczucia odpowiedzialności, które chyba u niektórych nie zagrało wystarczająco dobrze i próbowali zwalać na innych, no to, to może się wydarzyć. Natomiast ja nie spodziewam, w przeciwieństwie do niektórych komentatorów, nie spodziewam się absolutnie żadnej rewolucji w tak, powiedzmy, rocznicowej czy czegoś takiego. No może by to było odebrane jako pewna słabość, ale zachęcamy Państwa do pisania, co Państwo sądzą, czy to o sprawie w ogóle dymisji, czy o sprawie związanej z ministrem Bartoszewskim. Ja też zachęcamy Państwa do dzwonienia do naszego studia 228738885. Tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o powódź, o rząd. Przechodzimy do tego orzeczenia Sądu Najwyższego. No właśnie, kto ma rację, bo aktualnie trwa na naszym czacie ankieta. Kto ma rację w sprawie Prokuratury Krajowej? 62% z głosujących, że rząd, 27% że PiS, 11% że nikt. To jest, powiedziałbym, wola widzów gońca aktualnie. Ale jeżeli chodzi o głosy, no, polityków to na pewno podzielone, ale również wśród różnych komentatorów też są podzielone, więc jaka jest Twoja opinia? No są podzielone i no, najgorsze, zacznijmy od tego, jak ma się czuć obywatel. No jeżeli jedna strona nie honoruje jednego sądu, druga innego sądu, brakuje tutaj nam czegoś, co jest bardzo istotne, czyli czegoś, co niestety 8 lat PiSu absolutnie, że tak powiem, wyjałowiło, czyli nie mamy autorytetów, które byłyby wiarygodne dla obu stron. I to jest niestety taka sytuacja wymarzona przez Gerasimowa, takiego pana, który wymyślił doktrynę w wojnie hybrydowej swoją i ona polega na skłócaniu społeczeństwa. Nie ma tutaj żadnej niestety płaszczyzny porozumienia.
I do momentu, to już w zasadzie powinniśmy się, drodzy Państwo, pogodzić, do momentu zmiany prezydenta w Polski nie będzie tutaj Tak, żadnego bo przełomu. już oczywiście zdążył pochwalić prezydent Duda tę decyzję, Ale to to powiedzmy, o orzeczenie. czym jest to orzeczenie, bo to jest dość istotne, Nie, no to bo jest kwestia właśnie prokuratora krajowego, tak, to jest sytuacja no, sprzed pan prawie Barski, roku, tak. tak. To powiedzmy jasno, bo to już, że tak powiem, wykładnie daje ten, który jest najważniejszy dla połowy, no dla jego zwolenników, czyli Jarosław Kaczyński, który wyszedł i powiedział: no, skoro mamy taką decyzję Sądu Najwyższego, to znaczy, że uwaga, drodzy Państwo, wszystkie decyzje prokuratury podjęte nie przez Dariusza Barskiego są nieważne. No i wyobraźcie sobie teraz Państwo, jak to zrobić. Już abstrahuję od tego, że wszystkie listy gończe to powiedzmy bardziej policja, no ale wszystkie decyzje prokuratury trzeba by teraz unieważnić. To, co robi Jarosław Kaczyński, to jest niestety gra na chaos i rutynowo mówi się, drodzy Państwo, że to jest wilcze prawo opozycji, ale ja nie uważam, Tylko że właśnie tutaj oni mogą zarzucić to samo drugiej stronie, tak? Że wszystko, co robili neosędziowie, też jest de facto nieważne. neosędziowie, znaczy właśnie to PiS, No tak, no PiS ich bronił, a druga strona ich ale to, atakowała, tak? no Więc ale to chodzi to, o to, że tak ale jak to było nie jest wcześniej zarzut wspomniane, o opozycji. dualizmie. Tak, ale to nie jest zarzut opozycji, tylko to są kwestie wyroków, między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nie jest tak, że to opozycja usiadła sobie i wymyśliła, czy nawet skrzyknęła jakichś tam życzliwych sobie sędziów, tylko jest pewne obiektywne spojrzenie i my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią zachodniego świata, dzięki Bogu, i tam nie I ma teraz takich jest podstawowe sytuacji. pytanie w związku z tym, czy biorąc pod uwagę już pewnego rodzaju spore skomplikowanie tej sprawy dla przeciętnego wyborcy, to ma w Totalne. ogóle rozróżnienie, czy raczej przeciętny wyborca patrząc na tę wojnę, pomyśli sobie, w sumie mnie to już męczy, w sumie ja już mam tego dość, ja bym chciał, żeby politycy przestali się o to kłócić, no bo myślę, że może być to stanowisko dość sporej części społeczeństwa, a widzimy też po wpisach różnych polityków na X-ie dzisiaj, no, które stały się poniekąd taką wyrocznią polityczną, to nie zamierza się to raczej skończyć, wprost przeciwnie. Znaczy, to jest dyskusja, która nie dotyczy całego społeczeństwa. Znaczy, nie mam wrażenia, nawet jestem przekonany, że większość ludzi uważa tę dyskusję za dość abstrakcyjną, chociaż ci, którzy się polityką interesują, wiedzą, że ona jest fundamentalna. Nie będzie po prostu w żaden sposób do momentu wyborów prezydenckich żadnego konsensusu. I jedynym, co może zmienić sytuację, to jest wybór prezydenta, który już samym swoim wyborem, czyli pokazaniem, że głosuje na niego większość wyborców i ma mandat polityczny, czyli to jemu powierza większość Polaków misję, jaką będzie deklarował, a gwarantuje państwu, że wszyscy poza kandydatami PiS-u będą mówili o potrzebie naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości i realizacji tych Jedynie wniosków. Konfederacja będzie z tego, no to raczej patrzyła trochę z innej perspektywy, bo Konfederacja jeszcze parę miesięcy temu proponowała coś takiego jak reset konstytucyjny, No bo na ona co. proponowała, bo wiedziała, że to jest niemożliwe i to jest chwytne bardzo hasło. Mi się podoba, państwu na pewno też się podoba, ale reset konstytucyjny wymaga konstytucyjnej Tak, większości, rozwiązanie której. węzła gordyjskiego, tylko że właśnie trzeba byłoby zebrać jeszcze większą większość niż do przeforsowania na przykład zmiany jednej ze stron.